Dzisiaj porozmawiamy dosyć krótko na temat filmu pod tytułem Kod zła. Jest to kino, które poza fatalnym tytułem, bo naprawdę nie mam pojęcia, co kierowało polskim dystrybutorem, żeby akurat Long Legs y, zastąpić tym słowem. I słowem, w zasadzie dwoma słowami, które z fabuło filmu mają coś wspólnego, ale mają coś wspólnego na tej najbardziej prymitywnej, dosłownej płaszczyźnie. Ogromna szkoda i naprawdę cholera mnie bierze, że tego typu tytuły jeszcze u nas funkcjonują. I ten tytuł. Przede wszystkim właśnie ten tytuł myślę, że będzie wprowadzał w błąd i podejrzewam, że to jest celowa zagrywka, żeby wprowadzać akurat ten błąd, bo będzie nas to odnosiło do thrillerów, nie do horrorów, ale do filmów w rodzaju 7, do filmów w rodzaju, no, Milczenie Owiec. Tego porównania nie da się uniknąć, one jest po prostu nieuniknione, ale one, te porównania do tych filmów są bezzasadne. Absolutnie, bo to, co mamy wzięte z Milczenia Owiec czy z kultowego 7, tutaj jest jedynie szczafarzem. To służy nam tylko do zbudowania napięcia, atmosfery, a absolutnie nie ma nic wspólnego z jakąś fabułą i nie odnosi się do fabuły w sposób inny niż taki, który ma nas oszukać. I ja będę się trzymał uparcie tego określenia. Ten film chce nas oszukać. To jest świetny horror, to jest genialne kino w zasadzie ocierające się o film artystyczny, jeżeli chodzi o wykorzystanie muzyki, jeżeli chodzi o kadrowanie, jeżeli chodzi o pracę kamery, jeżeli chodzi o grę aktorską, o pewne koncepty, o sam podział na części, bo ten film składa się z części. To jest coś niezwykle przemyślanego i ja mam wrażenie, że Cała kampania promocyjna, cała ta fala, która wokół filmu narosła i ciągle gdzieś tam się toczy, ta lawina komentarzy, ochów, achów, zachwytów, albo z drugiej strony y, opinii, które klasyfikowały ten film jako taki bardzo zwykły. No cóż, ja się nie zgodzę ani z jedną, ani z drugą grupą, ale zgodzę się z jedną kwestią. Jest to film, który po prostu warto zobaczyć, który trzeba zobaczyć. I nie czekajcie na żadne streaming, idźcie do kina, bo w kinie ten spektakl będzie mógł wybrzmieć tak, jak podejrzewam chciał reżyser. Ja naprawdę wychodziłem bardzo mocno wstrząśnięty, wstrząśnięty na zasadzie takiego oddziaływania audio-wideo, bo przede wszystkim dźwięki, muzyka, to, co się działo na płaszczyźnie dźwiękowej tutaj, to jest naprawdę maestria. Z drugiej strony. To, co było nam przekazywane i na tej płaszczyźnie świadomej i nieświadomej obrazem, bo te kadry, które się pojawiały, wyglądały tak, jakby odnosiły się do czegoś, co właśnie gdzieś pod świadomości bohatera czy bohaterki wybuchło, wypełzło na wierzch coś, co było zupełnie irracjonalne, ale bardzo poruszające. I tutaj, jeżeli chodzi o taką płaszczyznę bardziej metafizyczną, bo bym się trzymał jednak tej mowy, że ten film jest bardzo metafizyczny, i ja umieściłbym go raczej nie jako taki zwykły horror, jeżeli chodzi o odłożenie na płeczkę gatunkami, po prostu gatunkami filmowymi, ale raczej odłożyłbym go na płeczkę kina artystycznego, które w jakiś sposób gra z widzem. I ja bym się trzymał tej gry z widzem, i wydaje mi się, że takie dosłowne odbieranie tego filmu jest skazane na porażkę. Dlaczego? Dlatego, że on traci, bardzo dużo traci, jeżeli my zaczniemy go analizować racjonalnie. Tylko pytanie, czy analiza racjonalna w przypadku takiego kina, które można bardziej porównać do kina Linczowskiego, powiedzmy, czy ona jest uprawniona? Owszem, może przynieść ciekawe rezultaty, ale czy jest uprawniona? Moim zdaniem niekoniecznie i moim zdaniem nie taka była intencja twórcy tego filmu. I mam wrażenie, patrząc właśnie na rozwój kariery Perkinsa, że ten film jest przemyślany naprawdę w najdrobniejszym szczególe i on powinien być właśnie taki, jaki jest, że tu niczego nie brakuje, że nam się może wydać, że czegoś brakuje, ale to, czego nie ma albo to, czego jest za dużo, to jest absolutnie przemyślane i dopięte do ostatniego guzika. Jeszcze jeżeli chodzi o samo kino, o samo wrażenie, jakie po filmie zostaje. Ja to wrażenie miałem w zasadzie tylko raz, jeżeli chodzi o wyjście z kina, kiedy miałem poczucie, żeby ktoś mnie oblał takim kubłem pomyj. I to było na filmie pod tytułem Dom Zły, który z horrorem takim typowym miał niewiele wspólnego, ale jeżeli chodzi o poziom plugowości tego, co się dzieje na ekranie i poziom tego brudu mentalnego, brudu duszy, tak to określę, po prostu był onieśmielający i był zapierający w tych piersiach. I wyjście z kina... Po kodzie zła miało coś dla mnie, Zwieściem z wyjściem skina właśnie po domu złym. Nie patrzę w słowie na to zło w tytule, bo to nie ma z tym nic wspólnego, ale chodzi o to, co dzieje się z nami po seansie, bo ja mam wrażenie, że ten film coś porusza. Jakiś element naszego wnętrza coś trąca w ten sposób, że pozostawia nas w niepokoju, i myślę, że właśnie ten niepokój. I to wyrwanie nas z takiej ścieżki, tej codzienności, że to było główną intencją Perkinsa. Ale nie tylko Perkinsa, bo to jest Kejrze, bo przecież on wyłożył kacę na ten film. Więc to na pewno jest coś więcej, niż nam się wydaje na pierwszy rzut oka. Na pewno film jest dziełem wybitnym. I uważam, że to jest kino, które będzie za jakiś czas broniło się tak samo jak np. Nowa Suspiria. Będzie to kino, które na początku było innie jednoznacznie ocenione, ale później okaże się, że w kręgach fanowskich. Zwłaszcza fanów danego gatunku, to będzie dzieło legendarne. Trzymam kciuki, żeby z Longleksem było tak samo, ale bardziej trzymam kciuki za to, żeby nikogo, żeby pan pod schodami trzymał za jaja, kogoś, kto chciałby nakręcić remake'a, prequela czy cokolwiek innego, co by nam rozjaśniło postać Longleksa właśnie. Ni cholery nie ma na to zgody, bo Longleks powinien zostać taki, jaki jest. Ostatnie zdanie na koniec. Nie patrzcie ani na moją recenzję, ani na inne recenzje, które znajdziecie w necie. Po prostu idźcie do kina, jeżeli czujecie, że to jest film, który może was zainteresować. Po prostu tylko tyle i aż tyle. Aha i bardzo, ale to bardzo Interesuje mnie Wasz odbiór postaci, bo na razie na necie niewiele znajdziemy i myślę, że to będzie przez dłuższy czas, jeżeli chodzi o samego Longlegsa, jeżeli chodzi o główną bohaterkę, jeżeli chodzi o jej matkę, jeżeli chodzi o dramat rodzinny, jaki w tym filmie jest ukryty, jeżeli chodzi o nadnaturalne, które tym filmem jest, bo to nadnaturalne to jest namacalne. I to, co się tutaj dzieje wokół tych niewyjaśnionych rzeczy, bo teoretycznie mamy wszystko wyrzucone, kawa na ławę w końcówce filmu, ale moim zdaniem to jest dopiero początek. Jeżeli macie jakieś pomysły na ten początek, na omówienie, na przyjrzenie się szersze głównym bohaterom, niekoniecznie tylko Longleksowi, ale też matce właśnie i głównej bohaterce, dajcie znać w komentarzu, bo myślę, że może wywiązać się ciekawa dyskusja, do której sam chętnie dołączę i sam chętnie porozmawiałbym z tymi osobami, które mają inny, troszeczkę inny pogląd niż większość właśnie na kod zła, na Longlex. Dzięki serdeczne za obejrzenie. Trzymajcie się ciepło.